Точно все делало, не? Galopuje Grand Hart i tam przy nim Rubinek, który troszeczkę wyłamał. Killer of Stars wyprowadzona prosto i prowadzi. Killer of Stars, za nim galopuje Tampa Bay, finiszuje Kamerun środkiem toru. Killer of Stars środkiem Kamerun, dość lekko zbliża się do niego. Kamerun wyprzedza Killer of Stars i obejmuje prowadzenie 200 metrów przed celownikiem. I Kamerun ucieka. Na drugim miejscu Killer of Stars, atakowany przez Tampa Bay. Od pola ładnie finiszuje Nicolena. Wygrywa Kamerun zdecydowanie. Drugie miejsce otrzymuje Killer of Stars. Trzecia Nicolena, czwarty Tampa Bay, piąty Jan. Dalej Grand Hart i teraz dopiero do celownika dociera Rubinek.
razu. No tak w miejscu się kręci.